Wszechświat wciąż jest częścią niezliczonych mitów i legend. Jakie nieznane ciała niebieskie prawdopodobnie drzemią w tej chwili w nieskończonym obszarze galaktyki? Czy istnieją planety porównywalne z naszą Ziemią? Czy jest możliwe inteligentne życie w kosmosie? To pytania, na które obecnie nie możemy odpowiedzieć. Wciąż zatem istnieje wiele galaktycznych tajemnic czekających na odkrycie pewnego dnia w przyszłości. Mimo to astronomowie i astrofizycy dokonali już kilku sensacyjnych odkryć. Najbardziej znaną ze wszystkich opublikowanych tez jest teoria Wielkiego Wybuchu. Przez wiele lat było pewne, że nasz wszechświat zaczął się wraz z Wielkim Wybuchem. Sensacyjna teza Sir Rogera Penrose'a wstrząsa do głębi światem dawnych teoretyków Wielkiego Wybuchu. Teraz zdradzimy Wam, o co dokładnie chodzi i przez jakie rewolucyjne okoliczności znany jest ten Brytyjczyk. Interesują Cię słynne mity, przełomowe odkrycia i tajemnicze zagadki Wszechświata? W takim razie zasubskrybuj nasz kanał i nigdy nie przegap żadnego z naszych filmów. Jeśli podoba Ci się treść naszych postów, będziemy wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcamy do obejrzenia innych filmów, do których linki znajdują się na końcu dzisiejszego posta. Teraz wyruszmy razem w nieskończone przestrzenie. Wielki Wybuch. Galaktyczne narodziny naszego Wszechświata. Wielki Wybuch jest powszechnie uważany za godzinę narodzin naszego Wszechświata. W oparciu o tę teorię termin Wielki Wybuch opisuje moment, w którym przestrzeń, czas i materia zostały stworzone po raz pierwszy. Eksperci są zgodni, że słynny Wielki Wybuch miał miejsce około 13,8 miliarda lat temu. Jednak nazwa Wielki Wybuch jest myląca. Na podstawie nazwy można by przypuszczać, że była to gwałtowna eksplozja, a potem nasz Wszechświat uformował się w ułamkach sekundy. Tak jednak nie jest. W szeregach kosmologów przyjmuje się, że przed Wielkim Wybuchem panowała astronomiczna osobliwość. Mówiąc najprościej, oznacza to, że siła grawitacji była tak silnie zaznaczona, że krzywizna czasoprzestrzeni była praktycznie nieskończona. Z tej pierwotnej osobliwości wyłoniły się przestrzeń, czas i materia. Ten unikalny proces jest ostatecznie nazywany Wielkim Wybuchem w świecie techniki. Zwykłe teorie nie opisują jednak dokładnego wystąpienia Wielkiego Wybuchu, ale zajmują się stanem i dalszym rozwojem najwcześniejszego Wszechświata. W rzeczywistości nadal nie ma teorii w nauce, która bez wątpienia wyjaśniałaby proces Wielkiego Wybuchu. W tym momencie możesz zadać sobie pytanie, w jaki sposób eksperci w ogóle doszli do słynnej na całym świecie tezy o Wielkim Wybuchu. W ramach badań eksperci biorą pod uwagę obecny rozwój Wszechświata. Jak wiemy, od jakiegoś czasu nasz galaktyczny dom się powiększa, co oznacza, że z biegiem czasu rozszerza się coraz bardziej. Jeśli teraz odwrócimy tę ekspansję i spojrzymy na nią wstecz, dojdziemy do punktu, w którym przestrzeń, czas i materia musiałaby znajdować się w skoncentrowanej osobliwości. Nawet jeśli dokładnemu przebiegowi wydarzeń Wielkiego Wybuchu wciąż towarzyszą pewne pytania, naukowcy są zgodni, że Wielki Wybuch reprezentuje absolutny punkt wyjścia naszego Wszechświata. Czy na pewno? Słynny brytyjski fizyk Sir Roger Penrose wstrząsa teraz dziedziną badań kosmicznych swoimi przełomowymi tezami. Ale co dokładnie mówi teoria znanego noblisty? Sir Roger Penrose. Życie w nauce. Sir Roger Penrose od dawna jest wielką gwiazdą w szeregach kosmologów. Brytyjczyk praktycznie całe swoje życie zawodowe poświęcił na badanie słynnej na całym świecie teorii względności Alberta Einsteina. W 2020 roku Penrose w końcu otrzymał tytuł szlachecki. Wraz z astrofizykami Andreą Ghez i Reinhardem Genzelem ekspert otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Penrose, Ghez i Genzel zawdzięczają to przełomowym odkryciom w czasie badań nad czarnymi dziurami.
Po raz pierwszy naukowcom udało się pośrednio udowodnić, że gigantyczny przykład tej masywnej struktury istnieje w centrum naszej macierzystej galaktyki. Jednak praca byłego profesora Oxfordu od wielu dziesięcioleci kształtuje świat kosmologii. Już w latach 60. wraz ze swoim kolegą i bliskim przyjacielem Stephenem Hawkingiem badał fenomen osobliwości, który wyjaśniliśmy Wam na początku tego filmu. Twierdzenia o osobliwości zostały znacznie uzupełnione przez teorię względności Einsteina. Jednocześnie otrzymaliśmy wyjaśnienie warunków panujących w nieprzeniknionym wnętrzu czarnych dziur. Wydaje się, że nieskończone pragnienie wiedzy 89-letniego Brytyjczyka nigdy nie słabnie, nawet w podeszłym wieku. Wnikliwy ekspert udowodnił to po raz kolejny w przemówieniu na wspomnianej ceremonii wręczenia Nagrody Nobla. Uwagi fizyka teoretycznego sprawiły, że zarówno jego kolegom naukowcom, jak i zainteresowanej publiczności napadły szczęki. Wszechświat przed wielkim wybuchem. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Sir Roger Penrose stwierdził, że jest to bardzo prawdopodobne, że przed wielkim wybuchem istniał kompletny wszechświat. Dowód na to Brytyjczyk zaczerpnął z różnych czarnych dziur. W szczególności naukowiec nawiązuje w ten sposób do wielości tajemniczych formacji elektromagnetycznych we wszechświecie. Te tajemnicze miejsca nazywane są w świecie ekspertów punktami Hawkinga. Przez długi czas nie można było wyjaśnić dokładnego tła tych obiektów galaktycznych. Jednak dla Penrose'a reprezentują one pozostałości wcześniejszego wszechświata, który istniał na długo przed Wielkim Wybuchem. W jaki sposób znany badacz łączy te punkty Hawkinga z czarnymi dziurami, można dość łatwo wyjaśnić. Te obszary elektromagnetyczne są pozostałościami promieniowania, które kiedyś było emitowane przez czarne dziury z wcześniejszego wszechświata. Na pytanie, co ostatecznie doprowadziło do końca tego starego wszechświata, ekspert miał już gotową odpowiedź. Jak wszyscy wiemy, nasz wszechświat stale się rozszerza z każdą mijającą sekundą. Według Penrose'a jest to jednak proces skończony. Tak więc pewnego dnia nadejdzie czas, kiedy ekspansja wszechświata będzie tak wyraźna, że cała zawarta w nim masa ulegnie rozpadowi. Na końcu tego galaktycznego finału pozostanie tylko promieniowanie. Ale co następuje po tym? Czy wszechświat powróci do stanu wiecznej bezczasowości? Jeśli podążać za wyjaśnieniami laureata Nagrody Nobla, to tak nie jest. Jest to raczej cykliczny proces, który zostanie ponownie uruchomiony wraz z przyszłym Wielkim Wybuchem. W związku z tym nasz Wielki Wybuch nie byłby narodzinami pierwszego i jedynego wszechświata, ale jedynie maleńkim, pośrednim rozdziałem nadrzędnej sekwencji galaktycznej. Jednak nie wszyscy koledzy naukowi Sir Rogera Penrose'a podzielają jego poglądy. Wątpiącym Brytyjczyk odpowiedział, że teoria czarnych dziur również była ostro krytykowana w przeszłości. Dziś jednak wiemy bez żadnych wątpliwości, że w naszym wszechświecie istnieją najmasywniejsze byty. Czy istnieją wszechświaty równoległe? Ta przełomowa teoria prowadzi nas do innego interesującego toku myślenia. Co by było, gdyby rzeczywiście istniały inne wszechświaty przed naszym galaktycznym domem? Co jeśli niektóre z nich nadal istnieją? Czy w ten sposób istnieją wszechświaty równoległe? To gorące pytanie jest od wielu lat przedmiotem dyskusji ekspertów. Wielu z Was zapewne zna klasyczny film Matrix. Świadomość bohatera zostaje przeniesiona do równoległego świata w czasie, gdy jego prawdziwe ciało trwa w bezlitosnej, dystopijnej scenerii. Dzięki takim filmom staje się jasne, że we współczesnym społeczeństwie wciąż panuje fascynacja możliwością istnienia światów równoległych. W badaniach nad światami równoległymi profesor fizyki Max Tegmark raz po raz pojawia się na pierwszych stronach gazet. Naukowiec, który prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology, od dłuższego czasu zajmuje się rzekomymi wszechświatami równoległymi. Jednak dla szwedzko-amerykańskiego eksperta pytanie nie brzmi, czy istnieją wszechświaty równoległe, ale ile? Zgodnie z jego wyjaśnieniami istnieją różne rodzaje wszechświatów równoległych. Najbardziej znaną tezą jest teoria wieloświata.
Mówi o tym, że we wszechświecie istnieje wiele różnych światów, które są łudząco podobne do naszego własnego galaktycznego domu. Profesor fizyki lokalizuje te fascynujące wszechświaty równoległe w nieznanych regionach we wszechświecie, do których światło jeszcze nie dotarło. Może minąć milion lat, zanim promienie oświetlające sprawią, że te ciemne obszary staną się widoczne. Tegmark podejrzewa, że w trakcie wielkiego wybuchu powstał nie jeden, ale wiele wszechświatów, które od tego czasu poruszają się w przestrzeni kosmicznej w samoistnych bąbelkach. Każda z tych galaktycznych baniek mydlanych ma uwzględniać nie tylko wiele różnych wszechświatów, ale jednocześnie zupełnie inne prawa fizyki. Różniłyby się one wyraźnie od siebie pod względem swoich cech, jednak w końcu wszystkie prawa fizyczne we wszechświecie są ze sobą skrupulatnie skoordynowane. Kolejna teza badacza opiera się na prawach mechaniki kwantowej. Ta teoria opisuje zachowanie atomów i cząstek. Jednocześnie mechanika kwantowa stwierdza również, że najmniejsze cząstki mogą znajdować się jednocześnie w różnych miejscach. Jeśli ktoś będzie kontynuował ten tok myślenia, oznaczałoby to, że my, ludzie, możemy również istnieć jednocześnie w różnych miejscach. W praktyce może istnieć nieskończenie wiele światów powstałych z różnych stanów cząstek. Na pewno jesteśmy ciekawi, jakie zdumiewające realizacje pojawią się w przyszłości na ten temat. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu mogliśmy Cię poinformować i zainspirować. Czy wierzysz w tezę Sir Rogera Penrose'a? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy poza naszym wszechświatem istnieją równoległe wszechświaty? Napisz nam w komentarzach swoje pomysły, sugestie oraz ogólną opinię. Wielkie dzięki za oglądanie. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.